Zbliżamy się do liczby 40 tysięcy subskrypcji na naszym kanale. Nowych widzów zachęcamy do kliknięcia tego przycisku po codzienny zastrzyk futbolu. Ja jestem Michał, a w dzisiejszym materiale opowiem Wam o planach Lewandowskiego, który zna już szatnia Bayernu, Wengerze, który kończy swoją 22-letnią przygodę z Arsenalem oraz o kapitanie Tsubasie. Zapraszam do oglądania. Niemiecki Bild informuje, że Lewandowski poinformował już swoich kolegów z szatni o planach na przyszłość. Ich zdaniem kapitan reprezentacji Polski planuje kontynuować swoją karierę w Realu Madryt i w najbliższym oknie transferowym przeniesie się do stolicy Hiszpanii. O ile na początku sam transfer wydawał się nierealny, to z biegiem czasu szanse na transakcje rosły, a w chwili obecnej są więcej niż prawdopodobne. Według dziennikarzy Lewandowski miał ograniczony kontakt z kolegami z drużyny ze względu na transferowe spekulacje i plotki. Po ogłoszeniu nowiny relacje zostały zminimalizowane i ograniczają się do podstawowej interakcji. Według mediów temat odejścia reprezentanta Polski nabrał rozpędu po tym, jak Niko Kovac został ogłoszony jako nowy trener Bayernu. Mówi się, że transfer Lewandowskiego będzie pierwszym poważnym problemem Chorwata na nowym stanowisku. Po dokładnym rozważeniu sytuacji i kolejnych dyskusjach z klubem, czuję, że to jest właściwy czas na odejście po zakończeniu sezonu. Tak Arsène Wenger ogłosił wiadomość, że z końcem obecnego sezonu żegna się z Arsenalem po 22 latach. Dużo osób spodziewało się, że przygoda 68-latka powoli dobiega końca. Ale mało z tych ludzi myślało o końcu obecnego sezonu. Spowodowane jest to tym, że Arsène miał ważny kontrakt, który kończy się na koniec sezonu 2018-2019. Mimo obecnego stanu rzeczy nie możemy odbierać Francuzowi zasług. Przyczynił się do 7-krotnego zdobycia Pucharu Anglii, 6-krotnego Superpucharu Anglii, no i najważniejszego, czyli 3-krotnego zdobycia tytułu Mistrza Anglii. Wenger jest żywą legendą Arsenalu. Jak sam wcześniej zapowiedział, nie zamierza kończyć kariery trenerskiej. To co? Który klub chętnie zatrudniłby Francuza? Piszcie w komentarzach. To się dzieje naprawdę. Kapitan Tsubasa, albo jak ktoś woli polską wersję Kapitan Jastrząb, słynne anime z lat 80. i 90. będzie transmitowane na antenie TVP Sport. Wszystko w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata, które już niedługo będą rozgrywane na rosyjskich boiskach. Pierwsza emisja na antenach sportowego kanału telewizji polskiej będzie miała miejsce 1 i 2 maja o godzinie 8 oraz 8:30 rano. Jeżeli ktoś nigdy nie miał okazji oglądać tego anime, zachęcamy do nadrobienia zaległości. Dla fanów futbolu na pewno nie będzie to czas stracony. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę. No i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!